oraz kandydatów Okręgu Olsztyńskiego i Elbląskiego. Proszę panie prezesie o zabranie głosu. Szanowni państwo, jesteśmy już w trasie. Dzisiaj rano rozpoczęliśmy w Warszawie z Szymonem Hołownią. Teraz tutaj w Olsztynie o 17.15 wspólne nasze wystąpienie na kampusie. Kampania w pełni. Będziemy dzisiaj prezentować listę olsztyńską na gościnnych występach w Olsztynie. Również kandydaci, przynajmniej część kandydatów z okręgu elbląskiego. Jest Urszula Pasławska, jest Zbigniew Ziejewski, jest nasz kandydat do Senatu Marek Gustaw Brzezin z Ostródy. Tam w ramach Paktu Senackiego będzie kandydował. Jesteśmy z jasnym przesłaniem trzeciej drogi. Zwycięstwo zależy od nas, drodzy państwo. Czy odsuniemy złą władzę od sterów rządu? Czy powstrzymamy tą wojnę, która wyniszcza nas? Podziały i kłótnie, które niszczą nie tylko wspólnotę społeczną, ale często zagrażają naszym rodzinom, normalności przy świątecznych stołach, życzliwości sąsiedzkiej, której tak dzisiaj brakuje. Ten podział wywołany przez obecną partię rządzącą jest niszczący dla bezpieczeństwa państwa, dla wspólnoty narodowej, dla naszych społeczności lokalnych. W województwie warmińsko-mazurskim chcę powiedzieć o dwóch sprawach niezwykle ważnych. O gospodarności i o zdrowiu. Gospodarność, Polska gospodarna, to jest domena trzeciej drogi. To jest domena PSL-u Polski 2050. To jest nasz znak rozpoznawczy. Dobrzy gospodarze, dobre gospodynie, dobrzy właściciele firmy, pracownicy, ci, którzy tworzą otoczenie dla handlu, dla uprawy, dla gospodarności, tworzą miejsca pracy. Po pierwsze, im chcielibyśmy bardzo podziękować, polskim przedsiębiorcom, polskim rolnikom, tym, którzy tworzą miejsca pracy, którzy dają tą pracę każdego dnia. To oni najskuteczniej walczą z bezrobociem, bo 13 milionów miejsc pracy stworzonych przez prywatnych przedsiębiorców, to jest tak naprawdę prawdziwa walka z bezrobociem i postawienie na aktywność zawodową. Sprawy przedsiębiorczości, sprawy bezpieczeństwa żywnościowego, tak ważne dla województwa warmińsko-mazurskiego. Małe firmy rodzinne, rozwój indywidualnej działalności gospodarczej, wakacje od ZUS-u, czyli dobrowolny ZUS, składka zdrowotna płatna przez ZUS od pierwszego dnia, VAT kasowy, czyli zapłacenie za VAT-u, za wystawioną fakturę dopiero po otrzymaniu zapłaty. To są trzy takie podstawowe sprawy dla przedsiębiorców, ale żeby praca się opłacała, to musi na niej korzystać pracownik. I druga praca nie powinna być opodatkowana. Coraz więcej osób musi dorabiać na drugim etacie, bierze umowy zlecenia, pracuje w nadgodzinach. To po prostu się przestało opłacać. Praca musi się opłacać. Warmia i Mazury, region słyniący z gospodarności, zaradności, przemysł drzewny, turystyka, dobrze rozwinięte rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe. To jest to, na czym w PSL-u znamy się niezwykle dobrze. Jesteśmy dzisiaj jedyną formacją. To na przykład na naszych dożynkach pięknie zauważył Szymon Hołownia, że dzisiaj PSL zostało jedyną formacją na scenie politycznej, podmiotową, która dzisiaj może reprezentować te sprawy polskiej wsi i rolników, bo wszystkie inne formacje abdykowały albo poszły drogą na skróty. Część zdradziła interes Polski przez niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy. To, co rząd zrobił, wpuszczając tysiące tirów do Polski pod przestępczą nazwą zboża technicznego, jest karygodne. Domagamy się ukarania i znalezienia winnych i zadośćuczynienia tym, którzy zostali poszkodowani. Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z filarów naszego programu. Nie ograniczanie produkcji, ale dobra, zdrowa, najlepsza produkcja. Turystyka, która się rozwija na Warmii i Mazurach, ale ona musi mieć też możliwość pełnego rozwinięcia skrzydeł. To jest działalność gospodarcza, która jest ryzykowna, ona jest sezonowa. Dla takich działalności sezonowej też powinny być określone preferencje podatkowe, a nie co miesiąc ZUS z roku na rok coraz wyższy, a z miesiąca na miesiąc coraz trudniej go zapłacić. I na koniec o zdrowiu, bo jeden taki postulat, który mi szczerze przypadł do serca jako lekarzowi, a on wynika tutaj właśnie z wniosków struktur PSL-u, od naszych kandydatów. Centrum leczenia kobiet, wsparcia dla kobiet, pomocy kobietom. Różne przypadki, różne schorzenia, wykrycie nowotworu,
wykrycie różnych chorób współistniejących, chorób cywilizacyjnych. Opieka nad kobietą, przywrócenie bezpieczeństwa kobietom, poczucie bezpieczeństwa. Nasze hasło ginekolog dostępny w każdym powiecie. Dzisiaj większość wsi w Polsce, małych miejscowości jest wykluczona z opieki stomatologicznej na NFZ. O ginekologu to już trudno powiedzieć. Coraz jest gorzej. Kiedyś były kolejki do lekarzy specjalistów. Dzisiaj są kolejki do POZ-ów, a w niektórych gminach nawet nie ma lekarza rodzinnego. To jest zatrważająca sytuacja. Bardzo dziękuję samorządowi województwa. Pan marszałek, samorząd województwa podjęli decyzję o budowie centrum leczenia zaburzeń psychicznych. Rozwój psychiatrii w Ameryce, tutaj pod Olsztynem. To jest wielka szansa na pomoc dzieciakom, pomoc wszystkim tym, którzy doświadczają ciężkiej choroby, choroby związanej takie jak depresja, innym chorobom psychicznym. Ta pomoc jest bardzo, bardzo potrzebna. Czyli te dwa filary, o których dzisiaj mówię. Przedsiębiorczość, pomoc dla przedsiębiorców, dla rolników, bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo zdrowotne. Władysław Kosiniak-Kamysz zaczął mówić o ochronie zdrowia. To może jedna liczba z tej dziedziny dotycząca waszego regionu. Wiecie państwo, ile się czeka na NFZ, na neurologa dziecięcego, na wizytę u neurologa dziecięcego tutaj w Olsztynie? Terminy są już na listopad 2025 roku. Ponad 800 dni czekania z chorym dzieckiem na konsultację lekarską, wtedy, kiedy pilnie jej potrzeba. Chcecie państwo kolejnych liczb? Wiecie, ile połączeń autobusowych, ile kilometrów autobusowych, połączeń autobusowych zostało skasowanych w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat? Z 1 200 000 kilometrów zeszliśmy do 400 tysięcy. Wyobrażacie to sobie? Od zmiany tej, która dokonała się od 1989 roku w Polsce zamknięto ponad 1/3 połączeń kolejowych. Chcecie kolejnych liczb? To podam. 20 miliardów złotych. Wiecie, co to jest te 20 miliardów złotych? To jest przejęzyczenie pana prezesa Kaczyńskiego, który na konferencji prasowej pomylił emeryturę netto z emeryturą brutto. I ponieważ powiedział netto, a myślał brutto, to się okazało, że w budżecie na gwałt trzeba szukać 20 miliardów złotych po to, żeby pokryć obietnicę pana prezesa. Trąbią dzisiaj o tym media. Jesteśmy, drodzy państwo, w sytuacji, w której możemy sobie od tych liczb próbować uciekać, ale to się nie da zrobić, bo one będą do nas wracać. Dlatego my, Trzecia Droga, Polska 2050 i PSL, zawarliśmy sojusz, mimo wszystkich różnic, które są między nami, bo jesteśmy zgodni, że z dyktatury tych strasznych liczb jak najszybciej musimy wyjść i Polskę wyprowadzić. Naszym postulatem jest to, żeby zanim naprawimy NFZ, zanim rzeczywiście sprawimy, że ochrona zdrowia będzie blisko pacjenta i będzie działać tak, jak powinna działać, a my nie będziemy umierać w kolejkach do lekarza i nasi bliscy, każdy, kto nie dostanie się do lekarza na NFZ w czasie krótszym niż 60 dni, będzie miał zwróconą opłatę za wizytę prywatną. Bo nasze dzieci nie mogą czekać na wizytę u psychiatry. Nasze dzieci nie mogą czekać na wizytę u neurologa. Nasi bliscy nie mogą czekać na wizytę u ortopedy albo u kardiologa. To przecież jest jasne. To jest ich życie. Płacili składkę przez cały czas swojej pracy. To się im po prostu należy. Mówimy o tym, że ten drugi parametr, który podałem, wykluczenie komunikacyjne, szczególnie intensywnie, ciężko doświadczacie go tutaj w województwie warmińsko-mazurskim. Ile jest złamanych ludzkich życiorysów przez to, że nie można dojechać do wymarzonej pracy. Tylko trzeba pracować tam, gdzie się musi pracować, bo inaczej nie można dojechać. To samo ze szkołą. Ile marzeń dziecięcych, młodzieżowych zostało zgaszonych przez to, że nie ma dojazdu do szkoły, na uczelnię, tam, gdzie chciałoby się rozwijać swoje pasje, swoje talenty. Naszym zobowiązaniem jest to, żeby jak najszybciej doprowadzić kolej do każdego miasta powiatowego w Polsce. I te 20 miliardów złotych, o które pomylił się pan prezes w przedwyborczej propagandzie, wrzucić natychmiast fundusz, powiększyć do 20 miliardów złotych, o 10 miliardów, fundusz rozbudowy lokalnej infrastruktury kolejowej. To są dzisiaj najważniejsze rzeczy. Nie puszczanie albo myślenie o TGW do Baranowa, tylko doprowadzenie do tego, żeby w warmińsko-mazurskim każdy mógł dojechać tam, gdzie chciał. W kraju, w którym 14 milionów osób codziennie boryka się z wykluczeniem komunikacyjnym. I wreszcie, o tym można by też wiele mówić,
przywrócimy i zapewnimy państwo, w którym nie słowo jednego człowieka, jak słowo cara czy innego dyktatora, nagle sprawia, że ziemia zaczyna kręcić się w drugą stronę, a miliardy z naszych kieszeni sypią się na prawo i na lewo. Przywrócimy w Polsce praworządność. O takich rzeczach będzie decydował Sejm, będzie decydował Senat. W przejrzystych procedurach będzie o nich rozstrzygał odnowiony, zreformowany Trybunał Konstytucyjny. Doprowadzimy do tego, że znowu będzie w Polsce trójpodział władzy, a Polacy będą mogli czuć się bezpiecznie w kraju, w którym nie będą mieli przekonania czy podejrzenia, że decyzja jednego człowieka może zdecydować, czy policja wpakuje im się dzisiaj do domu, do łóżka, czy CBA będzie miało o 6 rano używanie na jakimś kolejnym człowieku, który nie powinien tego rodzaju szykan doświadczać. Dzisiaj Kaczyński mówi: państwo to ja. A my chcemy zabrać mu to państwo i powiedzieć: państwo to my, panie Kaczyński. Państwo to my wszyscy. W trzeciej drodze, w innych partiach, wśród wyborców tych czy innych ugrupowań. Polska jest naszą wspólną sprawą i trzecia droga do tego prowadzi. Będziemy wam o tym mówić wszędzie, gdzie jesteśmy. Dzisiaj na kampusie, podczas naszych kolejnych wyjazdów w tym tygodniu. A chcę też zapowiedzieć, że jeszcze w tym tygodniu spotkamy się na uroczystej konwencji Starcie na Śląsku, w naszej trzeciokampanijnej drogi. Przedstawimy wam nasze hasło wyborcze, które poprowadzi nas do zwycięstwa. Pokażemy wam więcej twarzy i sylwetek naszych kandydatów. Pokażemy wam nasze pomysły na to, jaka Polska może już być za chwilę, mam nadzieję, po 15 października. Ja już nie będę tutaj, że tak powiem, korzystał z mikrofonu, więc od razu zapowiem, że po Uli Pasławskiej, która pewnie za chwilę się wypowie: Miłosz, nie zabieram ci też chleba, bo ty wiesz najlepiej, jak chodzi tutaj cały harmonogram głosów, w przedstawie naszego kandydata Ignacego Niemczyckiego, który z kolei przedstawi pozostałych naszych kandydatów krótko, którzy tutaj w okręgu olsztyńskim będą walczyli o mandat. Ignacy Niemczycki, rolnik i z wykształcenia i z praktyki od niedawna, przyjechał z Warszawy, tu się osiedlił, tu prowadzi gospodarstwo, tutaj doświadcza tego wszystkiego, czego doświadcza dzisiaj polski rolnik chcący produkować zdrową żywność, ale też do niedawna jeden z członków władz Akcji Demokracja, w tej chwili również wciąż jeszcze, mam nadzieję, że jak najdłużej, prezes Fundacji imienia Bronisława Geremka, działacz europejski, człowiek znakomicie zorientowany w tym, co Polska może uzyskać z Unii Europejskiej, Unia Europejska z Polski. Miał tu być dzisiaj z nami też Rafał Ryszczuk, lider naszej listy w okręgu elbląskim, burmistrz Kisielic, jednej z pierwszych gmin w Polsce, która tak naprawdę jest samowystarczalna energetycznie, bo i biogazownia, i elektrownia słoneczna, i elektrownia wiatrowa. Nie ma człowieka, który lepiej jest w stanie wytłumaczyć, z jakimi absurdami musi borykać się dzisiaj ten, kto chce produkować zieloną energię. Wierzymy, że kandydaci trzeciej drogi, czy to z żółtej, czy z zielonej jej strony, zasłużą sobie na wasze zaufanie. Staną się tymi, którzy poniosą waszą nadzieję na normalność za ten horyzont wyborów 15 października. To już za 7 tygodni. To naprawdę jest bardzo blisko. Za 7 tygodni możemy obudzić się w zupełnie innej Polsce. Bardzo sobie i wam tego życzę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, znajdujemy się w wyjątkowym miejscu. W miejscu, gdzie żył, pracował Mikołaj Kopernik. Nie tylko dlatego, że podobno Kopernik była kobietą, a na naszych listach są fantastyczne kobiety, ale też dlatego, że Kopernik dokonał przewrotu kopernikańskiego. Zmienił prawa funkcjonujące w świecie, prawa przyrody. Określił je, nazwał. I tak jak po każdej burzy, a jesteśmy bezpośrednio po burzy, przychodzi słońce, tak wierzymy, że już 16 października to słońce, spokój, merytoryka i naprawianie, początek naprawiania państwa polskiego nastąpi. Na naszych listach są fantastyczni ludzie z różnych powiatów, u siebie lokalnie znani, pracujący, działacze sportowi, przedsiębiorcy. Ale pozwólcie państwo, że nie chciałabym nikogo pominąć, dlatego o każdym powiem i poproszę, żeby tutaj się pokazał kilka słów. Ja otwieram listę, nazywam się Urszula Pasławska, jestem z dziada, pradziada na tych ziemiach. I mówią czasami, że jestem najstarszym działaczem PSL-u, bo już ponad 120 lat moja rodzina ma tradycje ludowe. Na miejscu trzecim
jest Sylwia Jaskulska, pani wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, wieloletnia wicemarszałek, wspierająca straże pożarne, wspierająca koły gospodyń wiejskich, dzisiaj również w zarządzie, odpowiadająca za rozwój kultury na Warmii i Mazurach. Numer 5 na liście ma Radosław Król, ichtiolog, bardzo dobry wójt swojej gminie. On nazwisko Król ma Wydmin. Również Król Wydmin. Bardzo dobry samorządowiec, laureat wielu konkursów i nagród. Jego gmina, myślę, że jest jedną z najpiękniejszych w naszym regionie. Kto nie był, warto przyjechać i zobaczyć. Poproszę Marię Bąkowską. Maria Bąkowska, samorządowiec wielu, wielu lat, człowiek kultury, kultury Olsztyna, dzisiaj pracująca jako sekretarz największego powiatu na Warmii Mazurach, sekretarz powiatu olsztyńskiego. Marcin Piwowarczyk to jest osoba znana bardzo dobrze wszystkim rolnikom na Warmii Mazurach, a na pewno tym, którzy zajmują się rolnictwem i produkują mleko. Dlatego, że Marcin Adamczyk jest dyrektorem Piwowarczyk, przepraszam, to na szczęście. Nie mleczarskie nazwisko, przepraszam. Tak, Piwowarczyk właśnie. Jest dyrektorem Mlekpolu, Mlekpol Grajewo, Mlekpol, oddział na Warmii Mazury w Mrągowie. Panie dyrektorze, radny sejmiku, cieszymy się, że startujesz z nami na liście. Numer 9, pani dyrektor szpitala psychiatrycznego w Węgorzewie, Agnieszka Szałko, która uwrażliwia nas wszystkich na kwestie wsparcia psychologicznego i wsparcia psychiatrycznego. I na pewno miała swój ogromny wkład w to, że inwestycja w Ameryce, która będzie wspierała psychiatrycznie i psychologicznie dzieci, powstała. To jest głos matek, ojców, dzieci, które cierpią na problemy psychiczne i dorosłych, bo jest to dzisiaj pandemia, można powiedzieć, problemy psychiatryczne. Robert Pawlak, którego dzisiaj nie ma, jest rolnikiem, ale taka ciekawostka, jest to syn Waldemara Pawlaka, wieloletniego prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Numer 13, szczęśliwe 13, ma pan Bogusław Wisowaty, wieloletni wiceprzewodniczący Rady Miasta w Ełku i wiceprezes Dobra Wspólnego, to społecznie, a zawodowo i branżowo jeden z większych przedsiębiorców tego subregionu. Cieszymy się, że startujesz razem z nami. Numer 15 to jest Jarek Andrzejewski, Jarosław Andrzejewski. Do góry tabliczka. Trener, sportowiec. Pierwsza droga mnie interesuje jako sportowiec. Pierwsza droga, tak. To niech trzecia droga będzie tą pierwszą drogą, tak dla jest. Nas jest. Jak się również ziemia ełcka, bardzo znana tam osoba. Joanna Łobanowska, nikt nie wie tyle o terenach przygranicznych, co Joanna Łobanowska, jest wiceburmistrzem Gołdapi, tam również odpowiada za rozwój Gołdapi, za inwestycje, wiemy jak jest to pięknie rozwijające się miasto, ale bardzo też doświadczone tymi ruchami związanymi z małym ruchem granicznym. I na pewno będziesz reprezentowała w Sejmie właśnie te tematy ludzi żyjących na terenach przygranicznych. I numer 19 ma Krzysztof Czepielenda z powiatu mrągowskiego. Jest przedsiębiorcą, również społecznikiem, wspiera wiele inicjatyw społecznych na tej ziemi. Też cieszymy się bardzo, że będzie z nami startował. To są kandydaci z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, wspieranymi i wybieranymi przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Druga część listy to jest oczywiście, to są kandydaci Polski 2000 Szymona Hołowni. Jesteśmy spójni, jesteśmy kompatybilni, pasujemy i uzupełniamy się wzajemnie i wierzę, że to uzupełnienie, ta wspólna droga, ta trzecia droga okaże się pierwszą drogą. Dziękuję bardzo. Dzięki. Brawo. Teraz ten i później okręg elbląski. Tak jest. Dzień dobry Państwu, nazywam się Ignacy Niemczycki i bardzo się cieszę, że będę dwójką w tym okręgu olsztyńskim. Bardzo dziękuję Szymonowi Hołowni za zaufanie i liczę, że zdobędę głos wyborców.
Od wielu lat zajmuję się sprawami publicznymi, pracowałem w administracji rządowej, brałem bezpośredni udział w Brukseli w negocjacjach miliardów euro dla Polski. Jestem też społecznikiem i na co dzień kieruję Fundacją Bronisława Geremka, męża stanu, który wprowadził Polskę do NATO i do Unii Europejskiej. Razem z innymi organizacjami wymusiliśmy de facto na Unii Europejskiej podjęcie działań, które miałyby na celu ochronę polskiego sądownictwa. Od 5 lat prowadzę też gospodarstwo rolne na Mazurach. I Mazury zmieniły moje życie. Mazury nauczyły mnie bardzo dużo o sprawach publicznych. I dlatego dzisiaj tutaj jestem. Widzę bardzo wyraźnie, jak inaczej państwo polskie traktuje obywateli i obywatelek, zależnie od tego, gdzie mieszkają. Całkowicie inny jest dostęp do kultury, do służby zdrowia, do edukacji, do transportu, oczywiście państwo nawet do internetu. To się musi zmienić. Olsztyn, Warmia i Mazury potrzebują natychmiastowych inwestycji, które doprowadzą do wyrównania szans. Nie może być tak, że jedynym sensownym sposobem poruszania się po regionie jest samochód. Nie może być tak, że z Mrągowa do lekarza trzeba jechać do Olsztyna. Nie może być wreszcie tak, że dzieci nie mogą pójść do dobrej szkoły, bo jest ona po prostu za daleko. Rozwiązaniem są przede wszystkim fundusze europejskie. Warmia i Mazury potrzebuje funduszy europejskich. To jest nasza najlepsza szansa na rozwój. Jako poseł będę zabiegał o natychmiastowe odblokowanie KPO. Będę zabiegał o to, żeby warunki finansowania z funduszy europejskich odpowiadały potrzebom naszych samorządów i naszych firm, których specyfika jest inna niż tych, które działają na przykład na zachodzie. Znam się na sprawach europejskich i wiem, jak to zrobić. Od naszego bezpieczeństwa, nasze bezpieczeństwo też zależy od naszych sojuszy z państwami Unii Europejskiej i z NATO. Jako stypendysta organizacji europejskich i Departamentu Stanu USA bardzo dobrze rozumiem uwarunkowania polityczne w tych krajach i wiem, jak skutecznie zabiegać o polskie interesy. Mam nadzieję, że będę miał szansę odwdzięczyć się Warmii i Mazurom za to, jak zmieniły moje życie, jak zmieniły moje życie na lepsze. Mam nadzieję, że w trakcie kampanii uda mi się przekonać wyborców do wizji Polski innowacyjnej, zielonej i zakorzenionej w Europie. Są tutaj z nami osoby z naszej listy z okręgu olsztyńskiego. Bardzo chciałbym je Państwu przedstawić. Pierwszą osobą, którą chciałbym przedstawić, jest Andrzej Kimbar. Andrzej Kimbar będzie na 10. miejscu naszej listy. Andrzej jest postępowym leśnikiem. Rozumie, co to znaczy zrównoważona wycinka lasów, a nie grabieżcza. Andrzej jest też radnym w mieście Wielbarg. Jest też z nami Radosław Krzemiński. Radosław Krzemiński jest radcą prawnym, zaangażowany w strategię 2050, nasz ekspert współpracujący z ruchem od dłuższego czasu. Jest z nami także, zapraszam, Mariusz Trupacz, animator kultury, dbający o jak najwyższy poziom kultury u siebie w regionie, ale też szerzej. Radny powiatu piskiego. Bardzo się cieszymy, że jest z nami. Dziękuję. I wreszcie z ostatniego miejsca chciałbym Państwu przedstawić Marcina Kotowskiego, adwokata, który zabiega między innymi o prawa pracownicze i mam nadzieję, że już go Państwo poznali. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Zbigniew Ziejewski, poseł ziemi elbląskiej. Najważniejsze rzeczy, które trzeba rozwiązać w Elblągu, dokończenie przekopu i pogłębienie toru wodnego. Rząd wydał i pan Kaczyński 17 września 2022 roku otwierał szumnie przekop Mierzei. Niestety do dnia dzisiejszego nie został pogłębiony tor wodny, to jest 900 metrów. Zadanie nasze jako posłów tego rejonu jest dokończenie przekopu tego rejonu, żeby wreszcie jachty, statki, barki mogły wpływać do Elbląga. Elbląg ma być 4. portem w Polsce. O to będziemy zabiegać. Do tej pory
trwa dyskusja, kto ma ten przekop dokonać, czy rząd, czy miasto. To nie jest rzeka Elbląg, nie jest własnością miasta Elbląg. I dlatego tutaj będziemy walczyć o to, żeby jak najszybciej przekop dokończyć pogłębienie toru wodnego w Elblągu. Kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna, i tutaj wszyscy mówiliśmy o bezpieczeństwie żywnościowym, oprócz tego, że produkujemy zdrową żywność, najlepszą w Europie, eksportujemy tego za prawie 40 miliardów. Chcielibyśmy też powiedzieć o bezpieczeństwie rolników, bo dzisiaj rolnicy sprzedają poniżej kosztów. Rząd nie zapewnia rolnikom dochodów. Dzisiaj wszystko staniało. Mamy tu prezesa mleczarni. Mleko w tamtym roku kosztowało 3 zł, w tym roku 1,50 zł. I tak wszystkie produkty, pszenica, rzepak, wszystkie produkty, które rolnicy sprzedają, są poniżej kosztów. Zadbamy o to, żeby wreszcie rolnicy mogli godnie żyć. Zadbamy o to, żeby dopłaty unijne, bo rząd mówił, że wyrówna dopłaty unijne do 250 euro. I co się stało? Rolnicy otrzymali 118 euro. Tyle otrzymali od rządu, a resztę mają wywalczyć w ekoschematach. Nie o takie rolnictwo zabiegali polscy rolnicy. Nie o takie w Brukseli zabiegali. Dlatego będziemy walczyć o zmianę tych zapisów, bo możemy to zrobić, ale to musi zrobić właściwy rząd. I musimy przede wszystkim odzyskać pieniądze z KPO, bo samorządy czekają na te pieniądze. Powiem jedno, 19 miliardów zadłużone są szpitale powiatowe. Wszystkie szpitale w województwie warmińsko-mazurskim są zadłużone. Wszystkie, nie ma ani jednego, który pracuje na plusie. I ostatnia narada dyrektora prezesa Zakrzewskiego z wojewodą, ze starostami, do niczego nie doszła, żadnego konsensusu. Jak długo mają się dalej pogrążać szpitale powiatowe? Musimy zadbać o... też o oświatę, bo rozmawiam bardzo często z wójtami, naczelnikami, że dzisiaj subwencja nie pokrywa nawet płacy nauczycieli. Dalej tak nie może być. Dzisiaj zawód nauczyciela, gdzie ciągle podnosimy średnią najniższą, to dzisiaj płaca nauczyciela po studiach to jest 3600. Najniższa jest 3090, czyli najniższa pensja jest wyższa od najniższej płacy nauczyciela. Musimy to zmienić, bo nikt nie będzie chciał pracować w zawodzie nauczyciela. Jak zachęcić młodych ludzi, żeby byli w przyszłości nauczycielami, edukowały nasze dzieci? No tego nie będzie. I dlatego wczoraj spotkałem się z cechem rzemieślniczym w Iławie, którzy podkreślają, panie pośle, kolejna podwyżka do 4200 najniższej płacy spowoduje, że my nie będziemy w stanie płacić pensji naszym pracownikom. To są takie zadania, które musimy się spotykać z małymi, średnimi przedsiębiorcami, żeby te tematy rozwiązywać na bieżąco. I ostatni wątek gospodarczy. Spotkałem się wczoraj z przedsiębiorcami, którzy prowadzą stacje diagnostyczne. I oni mówią, panie pośle, od 19 lat jest stawka 99 zł. Nasze stacje bankrutują, a wielokrotne wizyty w ministerstwie nic nie dają. 99 zł za przegląd, a przez przegląd samochodowy to jest bezpieczeństwo na drodze. Rząd nic z tym nie robi. 19 lat jest ta sama stawka. I dlatego przedsiębiorcy prowadzący stacje diagnostyczne mówią, panie pośle, poruszy pan to zagadnienie. Chciałbym przedstawić swoją wspaniałą ekipę z Okręgu Elbląskiego. Gwiazdą numer jeden jest Piotr Żuchowski. Były starosta Iławski, były wiceminister kultury, jest historykiem sztuki, prowadzi dzisiaj tutaj ten zamek, tutaj zarządza z wszystkimi obiektami kultury na terenie Warmii i Mazur, ma doskonałe efekty, mówi, wynik finansowy jest najlepszy w historii tego województwa. Cieszę się bardzo, że Piotr, jako historyk sztuki, wiceminister kultury, jest w moim zespole i jest na drugim miejscu. I cieszę się bardzo, że mogę dalej z Piotrem współpracować, bo Piotr już był weryfikowany wiele razy, miał doskonały wynik wyborczy. Mam nadzieję, że w tej kampanii osiągnie wynik jeszcze lepszy. Chciałbym profesora Belwederskiego przedstawić, koleżankę Jaskulską. Wiola jest, to co powiedziałem, profesor Belwederski. Zarządza Centrum Kultury w województwie, prowadzi doskonałe koncerty. Wszystko za to, co się dzieje ze sztuką, to ona właśnie odpowiada na terenie Warmii i Mazur. Prowadzi prywatną galerię, którą otworzyła w Lidzbarku, zaprasza do własnej galerii, także wszyscy Państwo, co jeszcze nie podziwiali jej sztuki, zapraszam, bo naprawdę jest to wybitna pani profesor i cieszę się, że też jest w moim zespole, jest siódemką, mam nadzieję, że jest to szczęśliwa siódemka i przyniesie jej sukces w tych wyborach. Dziękuję. Następnie chciałbym przedstawić prezesa fundacji, gdzie jest Wojtek. Proszę bardzo. Wojtek, słuchajcie, robił ostatnio imprezę taką, która była Święto Chleba w Elblągu. Odpowiadał za tą imprezę. Prezes fundacji.
impreza na najwyższym kunszcie artystycznym. Takie oklaski, jaki zdobył kolega Wojtek, to rzadkość kiedy zdarza, jak wielki artysta, który by tam występował, a on tylko robił otoczkę, oprawę muzyczną dla tej imprezy. Naprawdę wielki człowiek, mam nadzieję, przyszłość imprez kulturalnych także w Elblągu. Kolejną osobą, którą chciałbym przedstawić, to jest mój Janek, tak, nadleśniczy zaczyna od Braniewa, tam były jego początki, doskonale prowadził to nadleśnictwo. Dzisiaj jest radnym sejmiku wojewódzkiego, jest także, pracuje w strukturach Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych, wielokrotny radny, żeby to trzeba podkreślić, naprawdę człowiek, który pracuje dla nas, dla struktury bardzo wydajnie i cieszę się, że mogę Janka tutaj w tym zespole mieć swoim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nazywam się Marcin Kotowski, kandyduję z ostatniego miejsca z listy trzeciej drogi z Okręgu Olsztyńskiego. Jestem adwokatem, mieszkam i pracuję w Olsztynie. W swojej pracy zawodowej poświęciłem się głównie dwóm tematom. Pierwszy to jest walka o godne płace i prawa pracownicze. W tym temacie od lat wspieram opiekunów, osób starszych, pracowników pomocy społecznej, opiekunów naszych dzieci. Osoby te w Olsztynie, ale także w innych miejscach w naszym województwie otrzymują wynagrodzenia, które nie starczają na ich bieżące potrzeby. Trzeba to zmienić, aby ich wynagrodzenia rosły tak, jak rośnie cała gospodarka. Żeby ich wynagrodzenia pozwalały ich na ich godne życie w sytuacji, w której tak szaleje drożyzna. Drugi temat, którym zajmuję się w swojej pracy zawodowej jako adwokat, to są kwestie bezpieczeństwa finansowego, ja to nazywam. To są kwestie kredytów. Na co dzień prowadzę spory z bankami dotyczące kredytów frankowych. Natomiast zwracają się do mnie ludzie, którzy mówią: panie mecenasie, ja mam rodzinę, wziąłem kredyt na zakup mojego mieszkania, moje mieszkanie jest dla mnie czymś ważnym. Mieszkanie, zgodzą się Państwo wszyscy, to jest podstawowe dobro. I dzisiaj sytuacja takiej osoby, która ma kredyt mieszkaniowy, wygląda w ten sposób, że wzrosło oprocentowanie kredytów ze względu na decyzję Narodowego Banku Polskiego. Z drugiej strony te osoby zostają uderzone przez rosnącą drożyznę, rosnące koszty utrzymania. Oni dzisiaj z tym nic nie mogą zrobić. Kiedyś budżet tych Polaków, tych naszych obywateli spinał się, tak? Bo były stabilny poziom inflacji i stabilne raty kredytów. Dzisiaj raty kredytów złotówkowych wzrosły prawie dwukrotnie. Jako prawnik, jako adwokat tym ludziom nie mogę pomóc, tak jak pomagam frankowiczom. Dlatego idąc do Sejmu chcę, aby zmienić sposób, w jaki są ustalane raty, wysokość rat kredytów mieszkaniowych. Kredyty mieszkaniowe muszą być inaczej traktowane niż pozostałe kredyty, gdyż mieszkanie to jest podstawowe dobro. Nie możemy robić takich samych zasad dla kredytów, dla przedsiębiorców, jak kredytów na zakup mieszkania, czyli naszego dachu nad głową. Dziękuję Państwu. Proszę o zabranie głosu Gustawa Marka. Nasz kandydat na Armisko Mazowskiego i naszego kandydata Rosena. Dzień dobry Państwu. Zostałem uzgodniony przez opozycję demokratyczną w pakcie senackim jako kandydat na senatora w okręgu, który stanowią cztery powiaty. To jest powiat ostrucki, powiat iławski, powiat nowomiejski i powiat działdowski, okręg numer 85. Szanowni Państwo, w tym roku mija 25 lat samorządu województwa. I to też 25 lat mojej pracy w samorządach. Byłem 4 kadencje wójtem gminy Ostróda. Byłem również radnym powiatowym, wicemarszałkiem i drugą kadencję jestem marszałkiem województwa. I jestem przekonany, pewny, wiem, że doświadczenie zdobywa się pracą. Na zakończenie chcę Państwa zaprosić 24 września tutaj na Starówkę Olsztyńską. Będziemy mieli piknik samorządu województwa. Chcemy pokazać, czym jest samorząd dla regionu, ale też czym są samorządy powiatowe, gminne dla rozwoju demokracji, dla rozwoju gospodarki, dla integracji społecznej. Samorządy muszą wrócić na swoją odpowiednią pozycję w przyszłej strukturze państwa polskiego. O to będziemy walczyć. Dziękuję bardzo. Brawo. Pytanie zadać, dlaczego została sprzedana ten stolarz?
Kęczyńska Warmia była prywatyzowana, podejrzewam, że w latach 12-13, 2012-2013 był program prywatyzacji ustalony przez rząd i konsekwencją była sprzedaż również tej firmy. Natomiast nie znam szczegółów, ponieważ nie zajmowałam się osobiście prywatyzacją, ale jeżeli rozmawiamy o prywatyzacji, to też korzystając, może chętnie byśmy się wszyscy dowiedzieli, może takie pytanie również może paść, dlaczego Lotos został sprywatyzowany, dlaczego wiele innych firm zostało sprywatyzowanych, a teraz w tej chwili jest likwidowana Państwowa Akademia Nauk w Kosewie, jeden z największych ośrodków hodowli zwierząt. Likwidacja, pozbycie się całego stada, 70 sztuk stada ma być zostać zlikwidowanych, a rozumiem, że ziemie będą albo wydzierżawione w najlepszym wypadku, albo również rozparcelowane. To są też nasze pytania. Zadajemy je również w pytaniach do ministra Czarnka i oczekujemy odpowiedzi. Dziękujemy bardzo. Liczymy na wyemitowanie całej odpowiedzi. Miłego dnia. Dziękujemy, że wytrwaliście niektórym rękom.